Historia XIX wieku to jest przedstawiana w wszystkich podręcznikach szkolnych i uniwersyteckich jako historia rozwoju przemysłu. Mamy największe osiągnięcia, mamy największe budowle typu wieża AF, chociażby, czy coś takiego. Natomiast nie mówi się o negatywnych skutkach tego, Budowy tego rozwoju rzekomo przemysłu. Proszę zauważyć, że największy rozwój przemysłu to była Anglia. Pierwsza zaczęła te wynalazki, i potem w Niemczech. Zaczęło się to głównie w czasie wojny prusko-francuskiej, kiedy Niemcy dostali 5 miliardów franków odszkodowania od Francji za. Przegrano wojnę. I od tego czasu do mniej więcej lat 30. 75% wszystkich wynalazków, jakie były na świecie, to był Instytut Wil Wil Wilusia w Berlinie. Tam powstało 1881, chyba czy coś takiego, Stowarzyszenie Inżynierów które co roku wydawało rocznik, yy, co zrealizowano i jakie plany są na rok następny. Że to były wynalazki rzeczywiście niesamowite, to wiem, bo miałem taki rocznik 23 roku, czy 24 4. gdzie był opis dla nas zupełnie rewelacyjny. Otóż Messer Schmidt wybudował samochód zdalnie sterowany na joystick, który z Uralu przeleciał sterowany zdalnie samolot. samolot Messerschmitt, przeleciał do Szwecji, w Szwecji zatankowano go i przeleciał i wylądował pod Monachium, urywając sobie podwozie. Proszę to przenieść, skorelować z naszą dzisiejszą wiedzą. Po raz pierwszy Amerykanom udało się przeprowadzić taki samolot zdalnie sterowany z Australii do Ameryki dopiero pod koniec 1996 chyba, czy 1998 roku. Czyli potrzebowali prawie 100 lat, żeby powtórzyć to, co Niemcy zrobili wcześniej. Mało tego, Niemcy zrobili to, że samolot leciał nad lądem. Czyli przez Ural. Ural ma około 1600-1800 metrów wysokości, czyli samolot musiał w ten sposób latać, a nie tylko nad morzem na jednym poziomie. I Niemcy to zrobili. Ten wynalazek był. Właśnie w 1922 roku, czyli zaraz po rzekomej wojnie, gdzie tam już nic nie istniało, bo, bo katastrofa, bo y, przegrana wojny, odszkodowania i tak dalej. Y, druga rzecz to taka, że y, samolot ten y, typu Steel, czyli bez, y, niewychwyczany dla radarów, to był rok 1927, a Amerykanie to zrobili dopiero po 70-60 latach. Więc. Proszę, Na co chcę zwrócić uwagę? Chcę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli dostali Amerykanie po 1945 roku całe wagony patentów, materiałów i tak to jeszcze potrzebowali 30-40 lat, żeby zrozumieć to i umieć to wykorzystać. Tak daleko do przodu była w krótkim okresie czasu, koniec lat XIX wieku i początek XX, nauka niemiecka. I na to są dowody właśnie te roczniki inż... Towarzystwa Inżynierów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w Ameryce do dzisiaj znajdują się całe archiwa niemieckie tych patentów, których jak mówią konkretni inż... inżynierowie, czy, czy powiedzmy konkretni menadżerowie firm amerykańskich, że za 50 czy 100 dolarów, bo tyle tam po kosztach własnych dostają te kopie, dostają do ręki wartość 50-100 milionów dolarów. Takie są wartościowe te archiwa. Zaczynając od prostych rzeczy: nieprzemakalne płaszcze, nieprzemakalne buty, czy chleb, który w jakiś sposób się wiąże i, i, i bez naświetlania, bez tych środków chemicznych jest pół roku świeży. Do dzisiaj tego nie potrafimy zrobić. Pepsi Cola powiedziała, że tylko jedna wyprawa do tego archiwum dała im zysk 100 milionów. To specjalnie podkreślam, jaka jest różnica wiedzy i doświadczeń niemieckich sprzed, za czasów Cesarstwa Pruskiego w porównaniu z tym, co my na przykład dzisiaj wiemy. A dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że około 1900 roku Niemcy zaczęli stosować nawozy sztuczne. To miało zwiększyć produkcję plonów. I zwiększyło. Problem polegał na tym, że oni, bo Niemcy w tamtym czasie, proszę spojrzeć na mapę, to było tak, Pomorze, cały obecny teren Niemiec, i potem przez Austrię, czyli niemieckojęzyczne kraje, z Ukrainą. Ukraina to było to centrum dobrego, dobrej żywności, bo tam ziemia jest najlepsza, te czarnoziemy, lesy i tak dalej. Ale w samej Niemczech, czyli zagłębie rur i tak dalej, ziemia już była zniszczona przez przemysł. I zwiększenie ilości nawozów azotowych, bo to głównie było w ten czas azot, dawało wyższe plony. Do dnia dzisiejszego, w Polsce na przykład, nie zwraca się uwagi na to, jaka jest jakość tej produkcji, tylko zwraca się uwagę i opłaca się y, masę, czyli ile kilogramów więcej dostanę, to tyle pieniędzy mam więcej. Czyli jeżeli wyprodukuję z hektara nie 20 kwintali, ale 40, no to mam 100% większy zarobek. To jest bzdurą totalną, bo nie masa decyduje, tylko jakość tego produktu. Mogę zjeść y, 2 kg y, na przykład y, rozdm kukurydzy rozdmuchanej i będę głodny, a zjem jeden bewszyk i będę syty. Więc to jest zupełnie istot istotna różnica. I Proszę zauważyć, że poziom naszych władz, czyli Ministerstwa, głównego inspektora sanitarnego jest wciąż nadal ten, jaki był w XIX wieku, czyli ile worków więcej dostanę, to tyle mam więcej pieniędzy. Nikt nie bada ani zawartości pestycydów, ani zawartości herbicydów, ani jakości sprzedawanego pokarmu. Generalnie, cofając się do tego początku XIX wieku, nawozy weszły jako coś no, powszechnie istniejącego. Co doprowadziło do wyjałowienia gleby. Dawniej były potorywki, poplony i tak dalej. Teraz to wszystko zlikwidowano, bo nawozy to załatwiały rzekomo. Ale nawozy to były trzy pierwiastki, NPK. Natomiast tu mogę się pochwalić, że mój tata jeszcze wprowadził magnes w latach 70., czyli NPK plus MG. Ale to były cztery pierwiastki. Natomiast w przyrodzie istnieje około 100 pierwiastków. I do budowy naszego ciała potrzeba te 100 pierwiastków, a my do dzisiaj nie wiemy w jakich proporcjach. Dlatego, że nie ma możliwości zbadania u danego pacjenta w czasie rzeczywistym, jakie pierwiastki są i jakich nie ma. To jest niemożliwe, bo krwi za mało jest, żeby zbadać. Generalnie do czego to się sprowadza? Do tego, że definicja choroby XIX wiecznej uległa zasadniczej zmianie. W XIX wieku była teoria Pastera czyli chemika, że bakteria czy tam wirus, no w ten czas jeszcze wirusa nie widziano, czyli bakteria, choroba, antybiotyk czy tam coś innego i jest wszystko w porządku. Oczywiście była to literacka fikcja. Była w tym czasie teoria De czyli lekarza, który twierdził wyraźnie, że stan naszego zdrowia zależy od środowiska, oczywiście środowiska przewodu pokarmowego. My mamy około 1,5 kg bakterii w przewodzie pokarmowym i proporcje zdrowych do chorych decydują, czy my żyjemy dok czy inaczej. Na końcu powiem konkretne przykłady. I teraz, jeżeli my nie dostajemy tych pierwiastków, które są niezbędne do tych naszych bakterii, to zachowujemy się mniej więcej jak kominek. W kominku można naładować drewna, ile się chce, ale dopóki nie podpalę, to jest zimno. Muszę podpalić. Jak dopiero podpalę, to czuję, że jest ciepło i mogę się równać. To samo dotyczy naszego przewodu pokarmowego. Jeżeli tych pierwiastków, które te właściwe bakterie rozwijają, nie ma, to rozwijają się chorobotwórcze bakterie. A chorobotwórcze bakterie powodują stan zapalny lokalnej błony śluzowej. A to z kolei ułatwia przechodzenie toksyn do organizmu. Bardzo prosto to można porównać do muru. Jeżeli jest wilgoć i grzyb się zalęgnie, to ta ściana już nie spełnia swojej roli, już zimno przepuszcza. I tak u nas było od 1945 roku. Jak weszły kołchozy, weszły produkcje i weszły plany centralne, to fabryka nawozów musiała produkować tam powiedzmy 100 tysięcy kg NPK. No dobrze, ale gleba przyjmuje tylko 40. No ale. Firma była płatna od zwiększenia produkcji. Czyli jak i co trzeba było zrobić, żeby ten głupi chłop wziął nie 40, a 100? No i były rozmaite systemy motywacji. Ten dyrektor w PGR-ze dostawał polecenie, że ma zakupić 100 kg, czy nawet w latach już 70., -tych, 80. -tych, to było 180 kg na hektar. To było bzdurą zupełną, bo to nie była. Ziemia nie była w stanie tego zjeść, jak to się mówi. I to wszystko spływało do rzek. I oczywiście nie wpływało samo, tylko z tymi wszystkimi śmieciami typu herbicydy, pestycydy itd. i tak dalej. Stąd mamy większość jezior rzek zanieczyszczona chemią. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: żeby wybudować dom, to potrzebne są cegły, cement, piasek, woda, wapno. Wystarczy, że jednego czynników zabraknie i dom nie będzie trwały. Rozwali się. A my wyjałowiając glebę nie wiemy nawet co zostaje uszkodzone. Na przykład niedoczynność tarczycy, takie same są objawy z niewydolnością, przy braku selenu. Ona się leczy hormonami, a wystarczy podać selen i mamy wyzdrowienie pacjenta. Czyli nie umiemy powiedzieć co jest przyczyną, my widzimy tylko skutek. I teraz, jeżeli nasze zdolności kojarzenia są tak zwane krótkie, czyli jeden do jednego, no to w ten czas popełniamy błędy. I mam na to konkretne przykłady. W Polsce od 20 lat wmówiono wszystkim pediatrom, że istnieje nietolerancja glutenu. Powstał cały przemysł oboczny, chleb, jakieś tam inne produkty bezglutenowe. Co jest oczywistą bzdurą i to jest zupełnie błędne. Nie ma czegoś takiego jak nietolerancja glutenu, bo gluten istnieje cały czas i 50 lat temu i 100 lat temu też był gluten. Proporcje tam jest 2%, zwiększono teraz tego zawartość glutenu. Ale i za gluten płaci się albo się nie płaci więcej. Nie? Natomiast to, co my widzimy, szczególnie u dzieci, to jest zatrucie przewlekłe randapem. Rolnicy dostają płacone od zawartości wody czy wilgotności ziarna. Czym mniej wilgotne, tym więcej dostają forsy. No to on suszył to ziarno przed sprzedażą. Ale suszenie to jest suszarka, prąd, no tam różne dodatkowe koszty. Okazało się, że jeżeli randapem się polewa pola, przed żniwami na 7-10 dni, to ziarno następuje wysuszenie tego ziarna. No i od razu dostaje większą kasę. Ale ten krótki okres powoduje, że to nie zdąży wyjść. Czyli ten. Herbicy zostaje w środku, ta trucizna. O tym, że Randap jest rakotwórczy, że jest toksyną, to wiemy od 20 lat, dlatego że mamy to szczęście, że żyjemy w kraju, który dość daleko odbiega od cywilizacji, i pierwsze zatrucia takie to była Argentyna, Ceylon, i tak dalej. I tam wiadomo było, że powodu uszkodzenia nerek, że pod i tak dalej. Mimo to nasze ministerstwo zezwoliło na sprzedaż rondałów w Polsce, czyli wyraźnie działa nie na korzyść obywateli, którzy opłacają, tylko na jakieś inne muszą zadziałać czynniki. I to jest jeden przykład, że zła gospodarka rolna powoduje istnienie dolegliwości, które otrzymują nazwę fałszywego flagi, czyli choroby. A to nie jest choroba, tylko zatrucie. Przewlekłe zatrucie. Dawniej była gnojówka. Gnojówka to jest mniej więcej konglomerat wszystkich pierwiastków. I dzisiaj jeszcze każdy rolnik wie, że jak na polu ma goliznę, czyli miejsce, gdzie mu nie chce rosnąć, to wysypuje w uszy, tam beczkę tej gnojówki i zaczyna rosnąć. Dawniej były te tak zwane przedplony, poplony i w ten sposób uzupełniano niedobory. Teraz się tego nie robi. Co powoduje, że my od 20 lat Mamy praktycznie zmianę definicji choroby. Już nie bakteria czy wirus, tylko niedobór pewnych pierwiastków powoduje dolegliwości. A tego nie możemy zbadać, bo ministerstwo oczywiście nie robi laboratoriów, które by potrafiły zbadać, ile randapu znajduje się w chlebie. No bo by wyszedł skandal i by był w ten czas problem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że ten niedobór. W glebie zawartości tych innych pierwiastków powoduje, że natura nie znosi próżni. Coś innego wchodzi. Ale my znowuż nie wiemy, jak to działa. Czyli, na przykład, ile procent zwiększy się jednego stosunku do drugiego pierwiastka, a jak to działa toksycznie? Prosta odpowiedź. Potas jest normalnym pierwiastkiem. Bardzo często wystarczy jedno jabłko czy, czy ziemniaka zjeść, żeby mieć wyrównany ilość potasu. I norma jest tam około 4 plus minus 1 mg w surowicy. Ale jeżeli będzie za mało czy za dużo, to będzie choroba. I, i nic na to nie poradzimy. Musimy uzupełnić. No tak, ale jak ktoś je cały czas niepełnowartościowy produkt, czyli to zboże, czy tam coś innego, to my nigdy nie wiemy, czego brakuje i w jaki sposób to uzupełnić. A mamy jakieś tam dolegliwości, nietolerancja laktozy. To jest też bzdura, to jest wymysł sufitowy. Problem polega na przetworzeniu mleka. Normalnie w mleku jest enzym laktaza. Enzym laktaza rozkłada laktozę i bakterie spokojnie to mogą jeść. Jeżeli my to podnosimy do temperatury tych 60-70 stopni, laktaza się rozkłada i nie ma tego. Czyli bakterie nie wiedzą, co mają jeść, bo nie mają tego, co powinny mieć. W efekcie następują zmiany chorobowe. I leczy się te biedne dzieciaki, i odstawia od mleka. A praktycznie wszystko to, co jest sprzedawane w kartonikach, kubeczkach i tak dalej, to jest trucizna, bo to nie jest mleko, mimo że napis jest mleko. I tutaj widać to ogłupianie. Proszę zauważyć, przysłowie, że nie wszystko złoto, co się świeci, jest znane, nie wiem, od dawna. Natomiast stopień wiedzy tej elementarnej, szkolnej jest tak niski, że jak widzi napis mleko, to myśli, że to mleko. I nie umie sobie powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z mlekiem. A doświadczenia na tym, że te produkty sprzedawane w kartonikach pod nazwą mleko są toksyczne, to wiadomo od 1940 roku. Bo w 1940 roku przeprowadzono doświadczenie, gdzie karmiono cielaki, odczyca, od, jak to się mówi, mlekiem od krowy i drugą grupę, którą karmiono y, mlekiem pasteryzowanym. No i po pięciu miesiącach trzeba było przerwać doświadczenie, bo te wszystkie karmione mlekiem pasteryzowanym padły. Już nie mówiąc o takich zmianach, że zmiany stawowe były, zmiany skórne, włos wypadał zupełnie, a teraz dziewczyny się dziwią, że im włosy wypadają. Już nie mówię o braniu toksycznej formaldehydu jako szamponu, ale samo to, że nie bierze odpowiedniej ilości pierwiastków, no to ten włos musi wypaść, bo to jest doświadczenie, które znamy od, mówię, 60 lat 70. I Proszę znowu zauważyć, że mimo tego, że ta wiedza jest dostępna, to nie jest ukrywane, to nadal się o tym powszechnie nie mówi. Jeszcze w latach 80. mieliśmy coś takiego, co się nazywało wyrób mleko podobny, wyrób tam czekoladowy i tak dalej. Ale zaraz po przemianach to pojęcie zniknęło. Wprowadzono ustawę o języku polskim, ale jakoś nikt nie chce jej realizować. Nikt tych pojęć nie chce, tylko. Nadal te bzdurne nazwy są umieszczane na produktach, które zupełnie nie mają nic wspólnego z właściwym produktem. I nikomu to nie przeszkadza. Można to podać na, na wielu przykładach. Na przykład fluor. Poziom fluoru toksyczny, to jest, czyli niedoczynność występująca już i fluoroza, to jest 0,3 mg na litr. Na świecie norma jest 0,75, a w Polsce 1,5. Czyli w sumie 500% wyższa niż ta, która powoduje zmiany chorobowe. Nikomu to nie przeszkadza. Taki mamy poziom edukacji. I to musimy pamiętać. Czyli wracamy do yy, żywności. Braki pierwiastków podstawowych w żywności sprzedawanej ogólnie. Są już tak duże, że my właściwie nie jesteśmy w stanie rozpoznać większości chorób. Nasze podręczniki wciąż się opierają na wiedzy XIX wiecznej. U nas wciąż jest bakteria, wirus, grzyb, antybi choroba, antybiotyk. I taki schemat jest wszędzie. Studia medyczne. O bakteriach się mówi na trzecim roku na mikrobiologii, o antybiotykach się mówi, i chorobach zakaźnych na czwartym roku i na piątym roku na internie. A przewlekłego zatrucia nie ma ani jednego przedmiotu. O żywności, co jest zawarte w żywności, nie ma przedmiotu takiego w ogóle. Czyli można truć dowolnie, bo nie ma przedmiotu. Żaden adept czy produkt szkoły medycznej nie jest w stanie rozpoznać, bo on o tym nic nie wie. Próbu próbowaliśmy w latach 1990 wprowadzić przedmiot, medycynę środowiskową, nawet pierwsza poradnia taka w Polsce to była u nas założona i nie można. Wojewoda zlikwidował w 1996 roku. Także nie wolno uczyć Polaków przewlekłego skażenia normalnymi produktami, bo to by było sprzeczne z interesem koncernów międzynarodowych. Międzynarodowe koncerny, które weszły do Polski, te wszystkie makro i tak dalej, by straciły rację zbytu. No i w związku z tym przedmiot jest wycięty i nie istnieje. No i o to chodzi. Wracamy do innych, nie tylko roślin czy zbóż. Proszę zauważyć, żywność genetycznie modyfikowana. Teoretycznie to miało poprawić wyżywienie ludności. Czyli zwiększyć produkcję łatwiejszą, i tak dalej. Taka była teoria. Ale praktyka jest zupełnie inna. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że możemy wyjąć jeden gen, włożyć inny w to miejsce. To nie ta wielkość. To nie jest krzesło czy coś, że można zmienić jedną poręcz na drugą. Żeby zmienić to DNA, to się robi w ten sposób, że na nanocząsteczkach złota. Przylepia się te geny, które chcemy zmienić, i potem mamy jakieś tam jądro i strzelamy tymi cząsteczkami złota do tego jądra. Czyli to wygląda tak, że mamy ścianę i bierzemy śród i strzelamy. Trafimy to dobrze, nie trafimy to źle. Problem polega na tym, że my nie znamy genomu. Nasze DNA ma co najmniej trzy wydziały. W cudzysłowie oczywiście. Jeden wydział to jest ten, który reaguje na środowisko, czyli w zależności od tego, co jest środowisko, to tu zaczyna pracować. Ten pracując wytwarza coś, co porusza drugi wydział, i on się dostosowuje do tego, co. A dopiero produkty tego drugiego poruszają ten trzeci, który my widzimy. W związku z tym, że mamy około 30 tysięcy genów, to my nie wiemy, my znamy około 4 do 5%, co który robi. A reszcie nie znamy, bo proszę zobaczyć sobie czas. Jeżeli średnio pokolenie żyje powiedzmy 25 lat, a żeby coś wiedzieć, to trzeba co najmniej trzy pokolenia, no to za 100 lat będziemy wiedzieli, co teraz robiliśmy. A kto będzie jeszcze żył i kto będzie pamiętał, co robiono? Oczywiście możemy to robić na muszkach jakichś drozofila, które mają czas życia 24 czy tam 30 godzin. No tamże, tylko jak to przenieść potem na człowieka. Wydano, był taki projekt genomu ludzkiego. Wydano w ciągu 5 lat, chyba 5 miliardów dolarów, i tylko te 5% stwierdzono. Generalnie wszystkie badania GMO, czy znaczy genów, to służą wojsku. Wojsko cały czas myśli o broni biologicznej. Zastosowano ją już w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych do wybicia Indian. To głównie w Kanadzie stosowano niszczenie. Że tak powiem, Indian, przez zakażanie ich rozmaitego rodzaju bakteriami. Do dzisiaj, do lat o, w latach 70., już było wiadomo, że można jakąś populację na jakimś terenie zakazić jakimś tam wirusem, ona zginie, a reszta przeżyje. Dlaczego to jest lepsze? No, bo tak zwane dobra materialne zostają. Jeżeli umrze, no to umrze, to się go pochowa, ale jego chałupa, jego rzeczy, które miał, zostają i można to dalej sprzedawać, wpuścić w obiekt i tak dalej. Nie? Czyli jest jeszcze zysk. To nie jest nic nowego. W 1939 roku Niemcy zrobili coś takiego, że całą Gdynię, czyli tam ponad 100 tysięcy z czymś ludzi wysiedlono, a wprowadzono na to miejsce Niemców z Rosji. Mieli gotowe mieszkania, mieli gotowe wszystko, bo im, tym Polakom było tylko wywieźć walizki. Ponad 100 tysięcy ludzi w ten sposób wy, y, rzucono y, w okresie od listopada do lutego 40 roku. I teraz się to samo robi, tylko na zasadzie badań genetycznych. Między innymi kobiety się w ten sposób poszukuje, twierdząc, że jest jakiś genetyczny związek pomiędzy rakiem piersi a genami. Jest to bzdura całkowita. Tylko jak namówić baby, żeby przyszły na badania, które nie są potrzebne do jakiejś wojny? No tylko pod względem straszenia zdrowia, to każda pójdzie. Po pierwsze, nie mówi się tym młodym dziewczynom, że, że, że jakiejś szczepi się ten silikon, to za 4-5 lat będzie musiała go zmieniać, bo skóra się rozciąga i gdyby tego nie zmieniała, to po kilku latach, powiedzmy 10-15 latach, będzie miała ten silikon na pępku. No, to, to będzie mogła sobie zarzucać na plecy. Więc trzeba to, to mówię, 4-5 lat zmieniać, o tym się nie mówi. I Angelika Jolie miała kilka już takich operacji, i przyszedł następny okres do wymiany. No, i żeby to wymienić, no to jednocześnie zrobiono reklamę jak mówią fachowcy, jej występ publiczny dał zysk firmom w grędu miliarda dolarów. Bo reszta dziewczyn się dała nabrać i wszystkie sobie zaczęły usuwać piersi, wszczepiać silikony. Nie mówiąc o tym, że dotyk silikonu to jest straszny, bo to tak zachowuje się jak, jak galareta czyli wciska się i zostają palce ku trupa. Dopiero po chwili się to wypełnia z opóźnieniem. To jest jedna rzecz. Generalnie od 1954 roku w Nowym Jorku istnieje instytut, który ma geny i powiązania tzw. rodzin żydowskich tam w basenie Morza Śródziemnego istniała choroba anemia sierpowata, która rzeczywiście była genetycznie i żeby dwa recesywne geny się nie, nie łączyły, bo w ten czas występuje ta choroba, no to mieli spis rodzin i mówili, Mosiek z Alcią może się żenić, a odwrotnie to nie, bo występuje, może jest prawdopodobieństwo wystąpienia tej wady. Natomiast wszystkie inne to jest lipa. Nie ma żadnych genetycznych, genetycznej choroby to jest może 0,0 ileś procenta. A reszta to jest wszystko zatrucie środowiska, które w odpowiednich warunkach no, jest mocniej wi wyraźnie widoczne, a w innych mniej. Nic, nic poza tym. Ale żeby zdobyć najcenniejszą rzecz, jaka istnieje, czyli nasz kod gen DNA, no to nie da się tak zrobić, tylko się robi właśnie pod pretekstem badań, bo ten czas ludzie się dają nabierać i, i idą. Wracając znowuż do codzienności. Otóż. Większość produktów żywnościowych obecnie jest robiona sztucznie. To nie jest tak, że bierze się naturalne mięso i robi. Dawniej takie rzeczy jak skóra, kości, Chrząski, to szło na wyrzucenie i tego nie brano. Teraz się to miesza z czymś, dodaje na przykład algi z Morza Irlandzkiego albo, albo DNA GMO modyfikowaną kukurydzę czy soję. Wciska się i sprzedaje pod nazwą kiełbasa. Najbardziej śmieszne jest to, że pediatrzy zalecali dzieciom parówki, rzekomo jako najlepszą rzecz, a to wciskali im skórę i jakieś inne odpady. I to robili pediatrzy, nie, nie kto inny. To samo dotyczy tych kubeczkach, jakichś tam kefirków i tak dalej. Proszę zauważyć, że jeżeli produkt ma datę ważności, kilka tygodni czy miesięcy, i żadna bakteria nie chce tego zjeść, czy żaden grzyb, to tam muszą być środki, które nazwano w cudzysłowie konserwanty. To jest idiom. Generalnie tam są środki bakteriobójcze. Czy grzybobójcze, czy tam jakiś ten. No dobra, to jeżeli tu jest środek bakteriobójczy, a w naszym przewodzie pokarmowym są bakterie, które muszą żyć, bo jak one nie żyją, to my też nie żyjemy i my wylewamy ten środek bakteriobójczy do żołądka, do przewodu pokarmowego, to sami sobie niszczymy nasze dobre bakterie. Wystarczy zjeść jeden wafelek, żeby 50% dobrych bakterii zostało zniszczonych. No i potem się dziwić, że dziecko jest chore, że ma bóle brzuszka, że ma rozwolnienia? No musi mieć, bo matka go zatruła. Przecież to nie jest tak, że dziecko idzie sobie do sklepu i kupuje. Dziecko nie ma pieniędzy. To ma mamuśka. A mamuśka dla świętego spokoju, patrząc... Znaczy jej poziom umysłowy jest taki, że jak widzi reklamę w telewizji, no to kupuje dziecko, bo przecież dziecku nie będzie żałowała. I to wiadomo od 1948 roku. To właśnie zrobiły te badania Hewlett-Packarda na pierwszych komputerach. Dlaczego się mówi o gender, czy gender, jak tam to woli. Nie dlatego, że to jest coś, tylko jak wprowadzono tak tzw. feminizację, czyli emancypację kobiet i tak dalej, no to one zaczęły kupować wszystko, co w sklepach było. No bo taka jest natura kobiety. Facet jak ma portki, dopóki mu nie spadają, to on nawet nie kupi. A kobieta to w szafie nie, nie mieści się, ale jeszcze nie ma co na siebie włożyć. To śpiewała żura pogorzerska przez 100 lat temu. I teraz doszło do pewnego etapu, w którym kobiety już więcej nie kupią. Bo już wiedzą, że już nie ma co. No to kto jeszcze może kupić? No faceci, których mentalność się zmieni na babską. I stąd jest cała teoria i filozofia gender. Chodzi o to, żeby faceci zaczęli kupować tak samo to barachło, jak kupują kobiety. Proszę iść do takiego Rossmana, czy tam jakiejś innej tej... 95% powierzchni to są rzeczy dla kobiet. Tam jak się chce jakiś krem do golenia, to gdzieś tam na końcu w szafie ściśnięty, a tak tego nie ma. I teraz chodzi o to, żeby zwiększyć produkcję, żeby tak przestawić sposób myślenia facetów, żeby zaczęli się zachowywać jak baby. Czyli chodzi tylko o zysk, żadnej tam yy, filozofii nie ma, żadnej teorii nie ma, jest czysty, realny zysk. No ale jak to wprowadzić? No właśnie się wprowadza, ma się u służnych Eunuchów intelektualnych, którzy zaczynają dorabiać do tego teorię, zaczynają robić z tego filozofię i sprzedaje się to ludziom. Nie chodzi o to, czy to jest, czy to nie ma. Chodzi o to, żeby ludzie to pojęcie znali, żeby to weszło, żeby zaczęli to robić. Proszę zauważyć, aktorki jak mówią, nieważne czy o mnie mówią źle, czy dobrze, byle mówili, bo w ten czas jestem na liście i można mnie tam gdzieś jakąś rolę mi dać. I to samo dotyczy z handlem. Nieważne, czy to jeszcze, czy to nie ma. Ważne, żeby to było przed oczyma, żeby ludzie to kupowali. Proszę zauważyć, kto pierwszy wprowadził w Polsce e, naukę, czy powiedzmy wykłady o gender. No kul! Cool. katolicki uniwersytet, który powinien zamknąć temat, wymazać go w ogóle z pamięci, żeby o tym nikt nie wiedział. Nie, on to rozdmuchał. No bo chodzi o handel, o zysk. Jak się o czymś mówi, to to jest dobrze, to teraz wartość sprzedaży wzrasta. A jakby to zam... tuszowano, zamieciono pod dywan, to przecież nikt by tego nie kupił, bo nikt by nie wiedział. Jak się robi w szkole? No przecież malowanie palców przez chłopców. No co to jest? No właśnie, żeby Jasia nauczyć czegoś, bo w ten czas jako Janusz będzie to robił normalnie. Bo no przecież w szkole robił to przecież to nic złego. I to jest istota rzeczy. A nie te wszystkie bzdury, które otoczki robią. Proszę zauważyć, dlaczego wprowadzono taką ilość prze... yy zawodów typu psycholog, socjolog, jakiś tam inny log i tak dalej. To są ludzie bezprodukcyjni. No i praktycznie, gdyby nagle coś się stało, to oni nie umieją ugotować obiadu. W cudzysłowie oczywiście. ten sposób się produkuje właśnie intelektualnych eunuchów, którzy dorabiają potem teorię do zwykłego prymitywnego zjawiska typu opodatkowania. A wiadomo, że całe podatki płyną do City of London. Na przykład handel, podaję konkretne przykłady. Zrobiono tak zwany efekt cieplarniany w gazetach, oczywiście, i narzucono wszystkim krajom podatek z tego powodu. Nikt nie protestuje. A kto obsługuje ten podatek? No banki City of London. Czyli opodatkowano cały świat, ten, jakby to powiedzieć, przemysłowy i wszyscy płacą, a ci sobie siedzą i zarabiają, jacy idioci są, jak oni mogą tyle płacić, nie? Na tym to polega. Po to, to, to dotyczy tak samo pozytywistów, proszę zauważyć. W końcu XIX wieku powstała cała grupa pisarzy, tak zwanych pozytywistów. Nie? Dąbrowska, Konopnicka, tam Sienkiewicz i tak dalej. A przecież oni nic innego nie robili, jak ogłupiali społeczeństwo. Sienkiewicz, który opisuje o Wielkim Potopie Szwedzkim, a zamazuje sprawę najazdu na Polskę 200-tysięcznej armii ruskiej, moskiewskiej. Ani słowa nie ma o tym. A tam były bitwy, a nie tu. Tam było 40-60 tysięcy żołnierzy się spotykało, a tutaj 1000-2000. Żadne, żadne porównanie. Ani słowem nie wspomina o tym, że Chmielnicki dostał pieniądze od yy, właśnie lorda protektora, czyli Cromwella, czyli City of London. Że pan Krzywonos to był pułkownik szkocki, a nie żaden yy, kozak. Wymazano to, a potem utrwaliły to filmy yy, kawalerowicza czy kogoś innego. Na tym to polega. Stopień Ogłupiania jest bardzo prosty. Po to wynajmuje się armię bezrobotnych, czyli właśnie politologów, socjologów i tak dalej, którzy mogą pracować tylko dla mnie. No bo jak nie będą, ja im nie będę płacił, to nie znajdą pracy. Idą na zlewozmywak zmywać do, do tego baru gdzieś, nie? Przechodzimy do y, żywności w formie y, mięsa. Otóż proszę zauważyć, że świnia to jest coś takiego, że wszystko zje. To wiadomo, ja sam miałem takie przykłady, że chciałem zrobić smalot. Dostałem kawał słoniny. Pociąłem, zagotowałem i nagle jak zacząłem mieszać, żeby tam tą cebulkę czy, czy jabłuszko wrzucić, to nitki mi się robiły. Takie, jak kiedyś były żołnierze plastikowe do tego, żeby to jak się złamało, to trzeba było na ciepło przyżegać. Też takie nitki powstały. I tutaj z tej słoniny, z tego smalcu, tego, tego roztworu były takie nitki, jak. No to było tak dziwne, bo tłuszcz stopiony powinien kapać, a nie tworzyć nitki. Że oczywiście zgasiłem gaz, nic nie robiłem. To było w południe, do wieczora nie chciało stężeć. Wsadziłem do lodówki na noc, nie stężało. Nadal był płynny roztwór. No to tak wylać, to mi szkoda było tej słoniny, bo to jednak tam dożykawał był. No to myślałem tam, rzucę kaszę, dam psu. Trzy dni chodził dookoła, nie chciał tego ruszyć. Musiałem wylać. Co to było za świństwo? Z normalnej świni kupionej. Więc chodzi mi o to, że jeżeli zwierzę zjada te różne dziwne rzeczy, a przetwarza niby już, czyli powinno być coś lepsze, a nie jest, to jakie to musiało być zatrucie? Już w 1984 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w 80. latach, jak zaczęła się ta awantura w Afganistanie, to w Polsce nagle zaczęło brakować żywności. Oczywiście znowu fałszywa flaga, że to tam produkcja i tak dalej, ale w tym czasie nie było żadnej klęski ekologicznej. To znaczy nie mieliśmy żadnej powodzi, żadnej zimy, żadnej suszy, nic, ale żywności nie ma. I cała żywność szła właśnie do armii sowieckiej. W Afganistanie pamiętniki piszą, że. Tuszonka z Polszy była, tam inne sapagi z Polski i tak dalej. Generalnie o co mi chodzi? O to, że brak żywności był spowodowany tym, że musieliśmy utrzymywać tą armię w Afganistanie, a na rynku się od czasu do czasu pojawiały tak zwane odrzuty z eksportu czyli nagle było w pełno kurczaków albo czegoś innego. No i mieliśmy po raz pierwszy zatrucia, właśnie dzieci gdzie występowała miesiączka u dzieci, czteroletnich, pięcioletniej dziewczynki miały miesiączkę, bo mamuśka pracowała w takiej ubojni, no i tam wynosiła trochę tego, tych kurczaków, a one były karmione sterydami, żeby szybciej rosły. Normalny kurczak to jest tak przeciętnie 9 miesięcy do roku, nim z tego małego kurczaka zrobi się duża kura, a w tej chwili to jest mniej niż pół roku. Tak się to y, hormonami, antybiotykami rzuca, żeby to szybko rosło. Ale to mięso jest zupełnie niepełnowartościowe. To widać wyraźnie. Normalne mięso od kurczaka, który chodzi tam i dłubie sobie na, na łące, to jest takie twarde zbite, a to się rozchodzi jak włókna. Generalnie o co chodzi? Otóż karmienie kurczaków, świń, yy, paszą sztuczną czy genetycznie modyfikowaną soją, bo to głównie w tej chwili przychodzi z Argentyny, z, tam, z Ameryki Południowej, powoduje, że mięso jest niepełnowartościowe. Ale jest tanie I w związku z tym w sprzedaży, w sklepach jest pełno tego. No i teraz co zrobić, żeby konkurencję wykosić? No bardzo prosto. Ogłasza się epidemię ptasiej grypy. W związku z tym morduje się w Polsce kurczaki, teraz już nawet kaczki, ale w sklepach nie brakuje, nadal jest. To znaczy, że skądś musi przywozić. A największym producentem drobiu na Europę jest Izrael. No i już jest przygotowane wszystko i przed świętami zawsze to się dzieje. Nie ma. W zimie ptaki nie wędrują. Na ogół to się kończy gdzieś w sierpniu, jeszcze wrześniu, ostatnie loty. To skąd nagle wybuch epidemii w grudniu? Na jakiej podstawie skąd się miało zakazić nagle? Nie ma żadnych epidemii wśród dzikiego ptactwa. Żadne wróble, żadne nie, nie leżą. A wiem, bo tu mam karmiki, sobie karmię i, i nigdzie nie mam wokół y, padniętych ptaków. Natomiast oni wiedzą, że trzeba wybić jakiś kurnik, który ma 50 czy 100 tysięcy kur. Mało tego. To mięso nadaje się do konsumpcji. Po przetworzeniu, może tyle. A tego się nie robi, tylko się niszczy, pali. A dlaczego? No bo produkcja w Izraelu jest tańsza. To są te wszystkie zamknięte bloki i nie ma norm żywnościowych. W związku z tym towar wszystko jedno czym karmiony przechodzi na rynek polski i już nikt tego nie sprawdza. No i to o to chodzi. Teraz co jeszcze wolno jeść? No głównie y, te zwierzęta, które żywią się trawą, czyli wołowina, cielęcina, baranina, kozina, króliki bo królik na ogół się na tą paszę sztuczną nie daje nabrać ale w żadnym wypadku świnie nie należy jeść bo wszystkie są z wielkich hodowli i teraz mamy znowuż problem my mieliśmy już przykłady, przypadki gdzie dziecko uległo zatruciu azotanami bo dziadek dostał z jakiegoś kurnika takiego dużego, dużo tego nawozu kurzego a tam jest bardzo dużo azotanu i efekt był taki, że norma jest powiedzmy do 10 mg w kilogramie, a tam było 8 tysięcy mg. Więc dziecko się zatruło, wystopie met i był problem. Już tam nie pamiętam, czy nie zmarło. Ale właśnie niby z domowej, że tak powiem, upraw. Jeżeli jest taka chlewnia czy kurnik na 10, tam na 10 na 100 tysięcy kur, czy na 10 czy 20 tysięcy świń. To powstaje masa gnojówki. Znowuż ziemia nie jest w stanie tego przerobić. Rozlewanie tego na pola powoduje utratę zdolności tych pól do produkcji właściwych produktów, czyli właściwego zboża. I potem znowuż to samo je. Ta świnia jest wciąż skażona. My nie jesteśmy w stanie tego skonsumować i chorujemy. I to się robi błędne koło takie. Dlaczego się robi duże hodowle? No bo taki supermarket potrzebuje, powiedzmy, strzelam tonę, czy 5 ton mięsa dziennie. No pojedynczy gospodarz nie jest w stanie mu dostarczyć. No więc taka jest duża hodowla i w ten czas on dostarcza te 5 czy 10 ton bez problemu. I to się robi błędne koło. I efekt tego jest dla nas, jako dla ludzi, bardzo niekorzystny, bo coraz więcej musimy wydawać na leczenie. Już w w okresie okrągłego stołu były dyskusje, że Ministerstwo Zdrowia należy rozwiązać całkowicie, bo to jest sztuczny twór zupełnie, służący tylko wprowadzaniu produktów przez koncerny na rynek polski i połączyć Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Zdrowia w jeden twór. Bo to musi być razem, to nie może być oddzielnie. Natomiast to, by uderzyło w podstawy. Tych wielkich koncernów, które po to zrobiły u nas tą rewolucję w 1990 roku, żeby wprowadzić swoje produkty. Więc gdyby tego nie zrobiono, to by te produkty nie weszły, bo u nas normy były dość ostre. W związku z tym nie byłoby zysku. To po co to robić? No i właśnie w tym celu zrobiono przewrót w 1989 roku. Zamaskowano to wszystko hasełkami Solidarności i tak dalej. A w efekcie spowodowano. Yy, Wzrost podatków polskiego społeczeństwa czyli zubożenie społeczeństwa i to był jedyny cel. Wracając do y, tematu y, nawozów sztucznych. Otóż zawartość pewnych pierwiastków w tych produktach końcowych, czyli w zbożach jest większa, a innych pierwiastków jest mniejsza. Y, poza tym część pierwiastków łączy się w związki nierozpuszczalne i mimo że mamy, to ich nie mamy. One mogą być, ale nie są przyswajane dla naszego organizmu. I dochodzimy do produkcji przetworzonych wyrobów masowych, sprzedawanych w supermarketach. Generalnie, mleko od krowy jest o wiele bardziej wartościowe niż jakiekolwiek przetworzone czy pasteryzowane. Dotyczy to także takich chorób fikcyjnych jak osteoporoza. Otóż żeby otrzymać chorobę zwaną osteoporozą, przyjęto za normę gęstości kości gęstość u kobiet 30-letnich. Wiadomo, że to jest optymalny okres rozwoju i z wiekiem ta gęstość będzie spadała. To jest normalna fizjologia. Mięsie nasze wiotrzeją, z wiekiem stajemy się mniej sprawni i tak Czyli innymi słowy, jeżeli przyjęto normę jako obligatoryjną kobiet 30-letnich i to jest tak zwane dwukrotne odchylenie standardowe w tym, to znaczy, że już w 30. roku życia 16% kobiet ma osteoporozę, a 16% ma osteopenię, czyli za mało, czy za dużo. Efekt jest tego taki, że trzeba subtytuować wapnem. No tak, wszyscy ortopedzi... Zgodnie z instrukcjami, jakie dostali z ministerstwa działają. Do czego to się sprowadza? Ano się okazuje, że ten nadmiar wapnia jest przyczyną, na przykład wzrostu demencji u kobiet, bo głównie kobiety mają tą osteoporozę i biorąc tabletki wapnia, uszkadzają sobie system krwionośny, zamykają się naczynia, zmniejszają się naczynia, a to z kolei powoduje demencję. I dlatego Obserwujemy u kobiet, które przez kilka lat biorą substytuty wapnia, a to teraz jest bardzo modne i wszędzie sprzedawane, demencja występuje dużo szybciej niż u kobiet, które nie biorą. Mało tego, żeby brać wapno, to trzeba brać witaminę D3, która to pozwala jak gdyby przetransportować to wapno do komórki. Ale znowuż, dawki, które w Polsce się preferuje. To są dawki dla dzieci. System nasz pracy jest taki, że praktycznie przez 12 godzin dnia przebywamy w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie nie mamy żadnego dostępu do słońca. Przeprowadzaliśmy pomiary promieniowania ultrafioletowego i tylko między godziną 11 a 13 promieniowanie ultrafioletowe wytwarza w ciągu powiedzmy pół godziny ilość witaminy potrzebną w danym dniu, to znaczy normę jak gdyby. Jeżeli opalamy się między godziną 13 a 16, to przez 3 godziny mamy 20% tylko. Taka jest różnica przy przejściu promieni słonecznych przez naszą atmosferę. W związku z krzywizną Ziemi w stosunku do Słońca. Akurat w tym czasie zarówno dzieci, jak i dorośli przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, czyli nie mają żadnego związku z Słońcem. Czyli praktycznie w Polsce przez cały rok powinny przyjmować witaminę D3. Ale żeby witamina D3 wchodziła do tej komórki, którą chcemy, a nie osadza, osadzała się na przykład w naczyniach, to trzeba brać jednocześnie witaminę K2. O tym się w podręcznikach medycznych jeszcze wciąż nie wspomina. U nas większość ludzi o tym nie wie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że był kiedyś tran. I to się podawało dzieciom i te kości były miarę mocne. Otóż od 20 lat Praktycznie trany, sprodukowany od ryb tzw. norweskich, czyli karmionych yy, genetycznie modyfikowaną żywnością. I to już nie jest tran. Mamy doświadczenia od ludzi, którzy yy, przez okres 6-8 tygodni karmili dzieci tranem i w czasie zimy i ilość czy poziom. Witaminy D3 zamiast ulec zwiększeniu, czy przynajmniej utrzymaniu się na tym poziomie, który był w czasie wakacji, ulega obniżeniu i to o 30%. Więc to, co sprzedaje się pod nazwą TRAN, absolutnie nie jest przyswajalne, albo jest tak słabo przyswajalne, że nie wpływa w ogóle na poprawę stanu zdrowia dziecka. Witamina D to jest właściwie hormon sterydowy, który odpowiada za około 10% genów, czyli 3000 genów. Czyli cała nasza odporność zależy od poziomu witaminy D. I to widzimy wyraźnie w chorobach. Jeżeli dana osoba przychodzi z chorobami typu układu krwionośnego, to najczęściej poziom witaminy D ma poniżej 30 nanogramów. Jeżeli przychodzi z cukrzycą, to poziom jest poniżej 20 nanogramów. A jeżeli przychodzi z nowotworem, to najczęściej ma poniżej 10 nanogramów. I proszę zauważyć, że pomimo tej wiedzy ogólnie dostępnej, żaden onkolog nie bada u chorego z nowotworem poziomu witaminy D i nie daje uzupełnienia. A powinno u chorych z nowotworem poziom witaminy powinien wzrosnąć do około 80-100 nanogramów. Mamy wyleczenia nawet stwardnienia rozsianego, bardzo poważnej choroby układu nerwowego. Czy zatrzymania procesu przez 6-8 lat przy dużych dawkach witaminy D. W Polsce jest to wciąż wiedza jeszcze zakazana. Mało tego. Wiemy, że jeżeli u kobiet poziom witaminy D będzie cały czas prawidłowy, czyli w granicach 60-70 nanogramów, to nie spotyka się nowotworów piersi, nowotworów jajnika. Wszystkie, które kobiety mają. Nowotwory piersi czy jajnika mają bardzo niski poziom witaminy D3. To nie jest żadna nowość, to jest wiedza mniej więcej dwóch, trzy dekad wstecz. A w polskich podręcznikach to się jeszcze nie znalazło. Dlaczego? No bo od, 20, od 1990 roku wszystkie podręczniki w Polsce są wydawane przez koncerny albo za pomocą koncernów, i w związku z tym żadna informacja, która by była sprzedana z produktem sprzedawanym przez dany koncern, nie może być umieszczona. To nie jest podręcznik medycyny, to jest tylko podręcznik handlowy, sprzedaży danego produktu. I to wyraźnie widać zapoznając się z tymi podręcznikami. W tej chwili 2460 tytułów, tak zwanych naukowych, czasopis należy do jednego koncertu else Ever. A to jest koncert, który został założony w 1954 roku przez CIA. To była realizacja programu DROSS, na przykład Newsweek. To jest typowy. Biuletyn CIA do kontroli czy do dezinformacji na całym świecie. W latach 70., jak się sprowadzały pierwsze takie egzemplarze do Polski, to, to była istotna różnica w jakości, zdjęciach i tak dalej pomiędzy tym, co w Polsce drukowano, a Newsweekiem. Ale w tej chwili wiadomo, że to jest tylko dezinformacja, która ma kształtować określoną opinię na określonym obszarze. Wracając do witamin. Kolejną witaminą, która jest w Polsce niedoceniana, to jest witamina A. Badania przeprowadzone nawet przez WHO, które jest firmą handlowo-administracyjną, a nie naukową, wykazały, że na świecie ginie ponad 600 tysięcy osób rocznie z powodu niedoboru witaminy A. W Polsce nie ma możliwości badania nawet zawartości. Dlaczego sypie się tak, i tak dużo osób ma zaćmę? Nie bada się związku między zawartością witaminy A a wzrokiem. A to jest wszystko wiadome. Najgorzej sprawa wygląda w klasztorach żeńskich. Męskich zresztą też. W związku z strojem służbowym, mówiąc cudzysłowie, habitami, skóra nie jest nigdy nastawiona, wystawiona na światło słoneczne. W rezultacie Niedobór witaminy D jest bardzo duży. To powoduje określone choroby. Yy, tylko klatka piersiowa i plecy yy, poddane ekspozycji słońca wytwarzają witaminę D. Yy, to co dam na twarzy czy na rękach to się nie liczy. No a siostry zakonne są cały czas w habitach. Ciała nie pokazują. Więc to jest związek bezpośredni. Yy, produkty przetworzone, które uległy podgrzaniu powyżej 60 stopni praktycznie nie zawierają witamin. Można by na przykład witaminę K2 brać z warzyw, typu brukselka, brokuły, kalafior, ale tylko surowych, czyli można robić sałatki typu, typu markew i tak dalej. Ale jeżeli się podgrzeje i gotowane robi, to to już nie ma, bo 90% ulega zniszczeniu. A my jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia właśnie tylko witamin, tylko warzyw gotowanych. To zupełnie zaburza y, możliwości uzyskania naturalnych produktów. Niedobór witaminy B, też tylko z y, warzyw y, surowych, a u nas wszystko się mije przetworzone. Mało tego z dodatkami jakimiś, y, dlatego żeby się nie psuło. Jeżeli kupuje się jakiekolwiek y, preparat, y, produkty w hipermarketach, to to wszystko ma gwarancję kilkumiesięczną.